Wiadomo, że prawdopodobieństwo zdarzenia A wynosi 2 piąte, prawdopodobieństwo zdarzenia B 1 trzecia, a prawdopodobieństwo sumy zdarzeń A i B wynosi 9 piętnastych dla pewnych zdarzeń A i B. Oblicz prawdopodobieństwo A, czyli wspólna z B. Zaczniemy od narysowania diagramu Wiena dla naszych zdarzeń A i B. Prostokąt obrazuje nam całą przestrzeń zdarzeń elementarnych omega. I w naszej omedze zawarte są dwa zdarzenia. Zdarzenie A i zdarzenie B. Zaznaczmy na naszym diagramie sumę tych dwóch zdarzeń oraz ich część wspólną. Suma tych dwóch zdarzeń jest przedstawiona w postaci takiego bałwanka. Możemy zakreskować jeszcze całość. Czyli na niebiesko mamy oznaczoną sumę zdarzeń A i B. Część wspólna zdarzeń A i B jest to przestrzeń, gdzie pokrywa się zdarzenie A ze zdarzeniem B. Ma to kształt takiej łezki. Czyli tutaj mamy A, część wspólna z B. Przedstawmy teraz naszą sumę za pomocą zdarzeń A, B i części wspólnej. Czyli mamy A, suma B, czyli ten bałwanek składa się ze zdarzenia A plus zdarzenie B, przy czym część wspólna została policzona dwukrotnie, raz ze zdarzeniem A, a drugi raz ze zdarzeniem B, czyli jeden raz należy ją odjąć, czyli mamy minus A część wspólna z B. Teraz możemy przekształcić to na prawdopodobieństwa. Naszą niewiadomą w tym zadaniu jest prawdopodobieństwo A część wspólna z B, czyli to jest do wyliczenia. Znamy natomiast prawdopodobieństwo A suma B, prawdopodobieństwo A i prawdopodobieństwo B. Przenieśmy więc na lewą stronę równania tą naszą niewiadomą, a znajome nam prawdopodobieństwo A suma B przeniesiemy na stronę prawą. Dostaniemy P od A część wspólna z B. To jest P od A plus P od B. I teraz to wyrażenie przeniesiemy na prawą stronę, czyli będzie ze znakiem minus P od A suma B. Teraz już tylko wystarczy podstawić nasze dane, czyli mamy P od A część wspólna z B. To jest nasze P od A wynosiło 2 piąte. P od B wynosiło 1 trzecia. I P od A suma B wynosiło 9 piętnastych. Sprowadźmy to do wspólnego mianownika. Wspólnym mianownikiem będzie 15. Tu mnożyliśmy przez 3, czyli licznik też przez 3. Tu mnożyliśmy przez 5, czyli licznik również przez 5. Minus 9 piętnastych. Wspólny mianownik przepisujemy. Liczniki tu dodajemy, czyli mam 11 minus 9 daje nam 2.